Hello babes, z tej strony Patrycja i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj to będzie ultra motywacyjny vlog. Mamy dzisiaj niedzielę, co oznacza koniec tego tygodnia, więc robimy wszystkie rzeczy, żeby dobrze zacząć nowy tydzień. Musimy pokochać poniedziałki, ekscytować się na te dni. Będziemy pili wodę, robić pilates, sprzątać i przygotujemy się tak na nowy tydzień, że po prostu nic nas nie powstrzyma. Także ja wstaję, obudziłam się w ogóle jakoś o 6.40 bez budzika, nie wiem o co chodzi. Rise and shine, zapraszam do oglądania. Mogę mieć trochę ciszej, bo u mnie w mieszkaniu wszyscy śpią. Ale sytuacja jest taka, że ja mam bardzo dziwną relację z niedzielą i poniedziałkiem. Bo wiecie, są takie dni w tygodniu, na które czekacie. Środa to jest taki pół tydzień, więc cieszymy się na weekend. Piątek i sobota, bajlan, do weekend, wreszcie, odpoczynek i tak dalej. A na poniedziałki zazwyczaj nikt się nie cieszy. Wiadomo, niektórzy inaczej zaczynają weekendy i w ogóle mają wolne. Ale ten poniedziałek zawsze się tak źle kojarzy. Niby nowy tydzień, nowe możliwości. Niby czemu nie mamy lubić poniedziałku? Tak samo niedziela, to jest niby koniec weekendu. Dlatego czas romantyzować poniedziałek i niedzielę. Taką mam intencję na ten dzień, żeby spędzić niedzielę tak, żeby ekscytować się na poniedziałek. Czy to ma sens, co ja mówię? Nie mam pojęcia, ale przynajmniej wybaczyć, bo co dopiero wstałam. Nakładam SPF, mimo tego, że nie świeci słońce dzisiaj, ale buduję nawyk, żeby używać go codziennie. I zaraz potem zrobię pilates, bo mam straszną ochotę zrobić pilates z mówię w Nicole. Nie wiem, jakoś tak się obudziłam i uznałam, że go zrobię. Właśnie mindset, nastawienie gra ogromną rolę, więc ja po prostu wiem, że to będzie dobry dzień. Nie ma innej opcji, że coś mi się zmieni. Woda nalana, suplementy wzięte. Przebrałam się w cute sportowy fitting, żeby mieć jeszcze więcej motywacji. I zrobiłam pilates, bo w takim zdrowym stylu życia nie chodzi o to, żeby codziennie spędzać 3 godziny na siłowni. Jeżeli nie lubicie siłowni, that's okay. Bardziej w tym wszystkim chodzi o systematyczność. Najpierw robić codziennie coś 30 minut. Czy to pójść na spacer, czy na rolki, czy na rower. Po prostu róbcie rzeczy, które lubicie. I czasem trzeba się do tego zmusić. Sama dyscyplina jest ważna. Ale jeżeli lubicie coś robić, to wiecie, jak dobrze będziecie się czuli po zrobieniu tego treningu. I pijcie wodę. Kiedy miałam zepsuty ekspres i nie mogłam pić kawy. Także bardzo doceniam i jestem wdzięczna za to, że mogę sobie zrobić moją kawę z ekspresu. Dzień bez kawki, dzień stracony. Coś, co bardzo mi ostatnio pomaga, żeby mieć taki spokojny poranek, to nie dotykanie telefonu przez pierwsze pół godziny dnia. Ewentualnie jak robię pilates, to włączam sobie laptopa i czasem robię jakieś fotki i wstawiam na Instastory, ale nic nie przeglądam, nie odpalam maila, żeby się nie bodźcować od samego początku dnia, bo to nie ma sensu. Zauważyłam, jak lepszy humor mam, kiedy właśnie nie dotykam tego telefonu i nie przyswajam informacji z zewnątrz. To jest niby pół godziny, a robi wielką robotę i usłyszałam o tym w podcaście chociażby. Także polecam spróbować, żeby nie bodźcować się od samego rana, bo serio, ja teraz spadam na szybki spacer z Nemem, ale w ogóle czuję się taka pobudzona pomimo tego, że jest brzydka pogoda, ale mam jakieś dobre nastawienie, także korzystam. Czas na śniadanie. Dzisiejszą polecajką, moim aktualnym uzależnieniem jest omlet, nic nowego, ale za to jaki omlet? Omlet z pudingu proteinowego. Znalazłam takie pudingi w Biedronce o smaku waniliowo-bezowym, są przepyszne i omlety z nimi wychodzą tak dobre. Koniecznie spróbujcie. Zarówno najlepszy, jak i najbardziej stresujący moment w tym wszystkim. Ten judge mi, że moim stołem aktualnie jest moje łóżko. Moim nowym postanowieniem jest, żeby chociaż jeden posiłek w ciągu dnia jeść w ogóle bez rozpraszaczy, żeby jeść tak bardziej świadomie. I wiecie, nie skrolować TikToka, nie czytać, nic nie oglądać. To nie jest tak, że jem ten omlet codziennie i po prostu codziennie smakuje tak samo dobrze. Chciałabym mieć jakiś taras albo balkon, żeby właśnie rano usiąść i zachwycać się tym moim porankiem. Ale nie ma co, jedzenie z łóżka też jest spoko. I to też jest taki czas dla mnie. Co prawda, że te truskawki nie są tak dobre jak na początku sezonu, polecam. Generalnie
generalnie sobota jest takim dniem sprzątającym, ale wczoraj nie do końca mi się chciało sprzątać. Ja też staram się ogarniać ten mój pokój regularnie, żeby cały czas był tutaj taki względny porządek. Kiedyś nie miałam swojego pokoju i dzieliłam go z bratem, dlatego kiedy mam możliwość, żeby mieć taką swoją przestrzeń, to lubię o nią dbać, bo zawsze chciałam mieć ten swój taki kącik. Dlatego ja w pewnym stopniu lubię go sprzątać, bo jednak to było takie moje marzenie, żeby go mieć. Nawet 15 minut dziennie takiego ogarniania przy podcaście robi ogromną różnicę. Nie zawsze jest idealnie, ale chciałabym mieć ten nawyk, bo jak wyjadę na wymianę, no to jednak będę odpowiedzialna za całe moje mieszkanko. Zawsze mnie denerwują tutaj te kable, zabawki Nema. Teraz trwa jeszcze premiera moich planerów, więc dostałam tu jakieś kartony. Tam mam jakiś bałagan, no więc jest kilka rzeczy do poprawek. Lol, super się składa, bo dzisiaj jest niedziela handlowa. Pobawimy się w taki Grand Ma Lifestyle i pójdziemy do sklepu. Uwielbiam chodzić po sklepach spożywczych, rynkach, Rossmanach. Pójdę sobie z moją mamą na taki niedzielny spacerek. Ogarnęłam w ogóle pokój i w taką niedzielkę można funkcjonować, no. Ja wiem, że ten głos ma także duszę i nie ma i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie. Okej, robimy fit check na niedzielne zakupy. Sweterek pokazywałam wam w ostatnim vlogu. Kupiłam go w Lumpeksie za 4 zł. Mega, co? Do tego mamy garniturowe spodnie z Bershki i te konwersy w kwiatki. Mam jeszcze taki delikatny naszyjnik w kwiatki. Czy wy widzicie, jakie ja mam już długie włosy? Jakby szok. I wanna show you in the best way that I can that I'm so in love with you. Try to be serious, but you can never tell. It isn't easy to confess how hard I felt when we've just been friends since the day we met. I don't know what to do, 'cause how can I try to cross all the lines? Czy ja jestem najlepszą matką na świecie? Być może. Byłam w Biedronce i nie mogłam przejść obojętnie obok Hunta. To jest hantel dla pieska. Jak na sportową rodzinę przystawonemu też musi mieć coś dla siebie. Kosztowało to 20 zł, a wczoraj był dzień psa, także mam nadzieję, że mu się spodoba. Co to jest? Fajne? Jakiś dziękuję? To idę czas. Mam ochotę na taki self-care moment. Chcę zaplanować teraz cały mój przyszły tydzień, bo za równe 2 tygodnie wyjeżdżam na wymianę. Powoli muszę się ogarnąć, zrobić jakąś listę, co ze sobą wziąć. Im bliżej sezonu akademickiego, tym bardziej chcę wrócić do planowania w Notion, ale też normalnie będę planować w moim self-care planerze. Jeszcze w tym tygodniu będę używać tego, a w przyszłym nowego. Jeżeli chodzi o planowanie takie tygodniowe, to ja sobie wyznaczam priorytety, czyli takie rzeczy, które muszę zrobić w tym tygodniu. Następnie wyznaczam sobie taką intencję, czyli nie wiem, myśl przewodnią, co chcę dla siebie zrobić i tak dalej. I na samym końcu wypisuję rzeczy do zrobienia, które fajnie byłoby, gdybym zrobiła, ale bez presji, jak nie zrobię ich w tym tygodniu, to zrobię w następnym. Dla mnie ważne jest, żeby wyznaczać sobie cele nie tylko na pół roku, na rok, ale właśnie te większe cele rozdzielać na mniejsze do wykonania w tygodniu. Takie mikrocele bym powiedziała. I chciałabym też powoli wyznaczyć cel na wrzesień, bo w sumie jest końcówka sierpnia i nie wiem, kiedy to zleciało. Zrobiłam też takie małe przemeblowanie w moim Notion, także dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakiś update. W sumie większość stron wygląda tak samo, ale zmieniłam trochę układ, zrobiłam bardziej minimalistyczne i dołożyłam priorytety właśnie tygodniowe, miesięczne i właśnie też mogę sobie zapisywać daily to do i właśnie tutaj chcę sobie wyznaczyć cele na wrzesień, takie jakby właśnie intencje i w ogóle stworzyłam sobie nowy template, więc jestem mega podekscytowana, żeby już go używać, więc teraz to wszystko sobie rozplanuję. Na pewno moim celem na wrzesień jest zaklimatyzowanie się we Włoszech, bo na początku września już wyjeżdżam na wymianę. Na pewno chciałabym się otworzyć na nowe znajomości, nie bać się rozwijać mojego języka. O tym powiem więcej w kolejnych filmikach. Dzisiaj się chciałam skupić na właśnie takiej mojej tygodniowej rutynie, więc koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie są wasze cele na ten tydzień i na wrzesień, bo wiem, że część z was też wraca do szkoły w tym miesiącu, także może macie więcej motywacji, trzymam za was kciuki, a ja biorę się za planowanie. Tak.
taki szybki obiad trochę mi nie wyszedł, ale chciałam spróbować zrobić taką quesadillę. Mogłam dać koncentrat pomidorowy zamiast pasaty. Wtedy by ten farsz był gęstszy i nie rozlałby mi się po bokach, ale generalnie wygląda zacnie. Okej, besties, trochę się do was nie odzywałam, ale byłam na rolkach, zjadam moją yogurt bowl. Nie pokazuję wam wszystkiego, co jem, bo jest to dla mnie takie trochę niekomfortowe. Po prostu takie highlights of the day. Byłam na rolkach, trochę popracowałam, zrobiłam miniaturki do filmów i weźmiemy się teraz za journaling, ponieważ jest to coś, co bardzo potrzebuję. W tym tygodniu chciałabym sobie postawić takie wyzwanie, żeby pisać w nim codziennie, chociaż jedną, dwie strony, żeby wypisać to, jak się czuję, co mi siedzi w głowie podczas gorszych momentów, więc zacznę sobie od dzisiaj. Wyświetlę wam kilka propozycji na formułki. Czuję, że tego tak bardzo potrzebuję. Jestem już całkiem zmęczona. Była tak dobra journal session. Jak teraz złapały mnie takie negatywne myśli, to wszystko z siebie wylałam, wyznaczałam sobie cele na ten tydzień, intencje, napisałam sobie moje słowa, I feel refreshed, good vibes only i tak dalej, i tak dalej. Ja mam nawyku to, że wstaję wcześniej rano i przez to wieczorem, kiedy jeszcze jest pochmurnie, pada deszcz, prawie szybko zmęczona. I wieczory wolę poświęcić na właśnie self-care, odpoczynek, oglądanie jakichś seriali, bo wszystko jest dla ludzi, ja też jestem zmęczona, więc taka przypominajka dla was. Dlatego czas zrobić self-care night routine. Sytuacja wygląda tak, że nie wiem co oglądać, bo właśnie się okazało, że skończyłam oglądać The Summer I Turned Pretty. Jeżeli wy też to oglądaliście, możecie mi napisać, czy jesteście tym Konrad czy Jeremiah. Ja nie umiem się zdecydować, zmieniłam zdanie co odcinek, dlatego nie mam pojęcia co obejrzeć. Skończy się pewnie na tym, że włączę Igrzyska Śmierci, bo jest to mój comfort movie. I w sumie to nie jest zły pomysł, żeby sobie zrobić maraton. Wiecie, jaki mam plan na wieczór, nie? Poczytam też pewnie książkę, aktualnie czytam Redaktorkę. To w ogóle poleca autorka Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. Jestem już w połowie, bardzo ciekawa pozycja, nie powiedziałabym, że nie. Czekam tylko po prostu, aż akcja się rozwinie. I też czytam Atomowe Nawyki, ale na to potrzebuję mieć mód, żeby usiąść, sobie coś zapisać, zaznaczyć. Także to są aktualnie książki, które czytam. I co, ja się czuję dobrze przygotowana na ten tydzień. Ostatnie dni były naprawdę intensywne. Teraz będzie się dużo działo, no bo właśnie pakowanie na wymianę. I nie powiem, jest to też stresujący czas dla mnie. I jest mi sam ciężko, ale pozwalam sobie odczuwać te emocje i wiem, że z czasem to przejdzie, tylko muszę to wszystko uszanować, więc teraz pozwolę właśnie sobie odpocząć, obejrzeć coś fajnego i będę się z wami żegnać, bo to jest wszystko, co chciałam wam pokazać. Pamiętajcie, że u każdego taka rutyna tygodniowa wygląda inaczej. Nie musicie robić tych rzeczy, żeby dobrze zacząć tydzień. To były tylko rzeczy, które mi pomagają po takim intensywnym czasie, więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli zostanie ze mną na dłużej. Już zostawić łapkę w górę i subskrypcję, będę bardzo wdzięczna. I zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie się udzielam. Koniec reklamy, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Do następnego filmiku i cześć!